Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka, taki Modern Blade Warband. Poprzedni odcinek strasznie wam się spodobał, tak więc bardzo się cieszę, dostał ponad 140 łapek w górę i 0 w dół, tak więc dzięki wam bardzo, bo to strasznie motywuje, mam nadzieję, że ten również, że 100 uzbierze, tak więc jeśli się spodoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Ja tymczasem zapraszam was do oglądania, kontynuujemy naszą przygodę od ostatniego razu w tej pięknej, klimatycznej muzyczce, nic się nie zmieniło. Ja dalej tutaj żyję w swoim pięknym, czerwonym państwie Stilgar, niestety nasz Khanat tutaj ciągle, znaczy sułtana, tak w tym przypadku, ciągle nas atakuje, więc no niestety tracimy te moje wioski, prawie większość tutaj spalona, ja niestety nie mogę nic zrobić. Dostałem od was wiele podpowiedzi i właśnie zapomniałem o tym, że mogę przecież ludzi werbować i dawać im po prostu, że oni są jakby marszałkami, po prostu rządzą, są oddzielnymi typami, takimi jak ja, i po prostu rządzą, mają swoje państwa, mają wioski. Ja po prostu zapomniałem, że mogę ich jeszcze więcej mieć, bo mam tylko 3, więc dzięki wam bardzo za podpowiedzi, bo zapomniałem o tym po prostu. Jak sami wiecie, wojnę z Królestwem Swadii zakończyliśmy, tak więc teraz walczymy tylko wyłącznie na jeden front, ale i tak jest to cholernie trudne do zrobienia, bo sami widzicie, że mi tutaj dosłownie niszczą lenno za lennem, a ja jako bardzo dobry król postanowiłem to wszystko olać i pójść na turniej. Ten dzisiejszy odcinek zaczniemy od turnieja, a ja prawdopodobnie... Jezus Mario, oni mi wszystkie wioski rozdupczą przecież. Dobra, tu jest turniej, ktoś mi tak powiedział przed chwilą. Oblega Sheridan, no super. Jest turniej? Ej, tutaj był turniej, ktoś mi przed chwilą powiedział. Barię. No cóż, opowieści łysego Stilgara, może to ciszej w ogóle. Barię to było gdzieś tu, co nie? Ja już sobie to tak, jest na samym końcu. Jeny, przecież ja byłem obok. Dobra, moi drodzy, no nic, musimy poczekać. Tutaj, jak widzę, to jest na czerwono, czyli idziemy do wrogów na turniej, no ale cóż, no. Wiem, że pomysł chodzenia na turnieje, kiedy pół państwa cię oblegają, nie jest dobrym pomysłem, ale ja chcę jakieś po prostu odcinki sobie tutaj w Gruz niszczył lenno. Super, spadajcie. Jak majątek został utracony? No ja jestem najlepszym królem ever. Chcę to właśnie jakoś rozmaicić się, fajnie pobawić. Niech sobie na razie tutaj przejmują, a za chwilę zacznę już grać po prostu normalnie, na poważnie w Mountain Blade'a. Tak długo, aż po prostu przegramy i wygramy, znaczy przegramy całą grę do końca, czyli wygramy aż do końca. Muszę spróbować się przebrać. Spróbuj uciec, cholercie, nas kapnęliście, że ja to jednak nie ja, jednak ściąłem włosy i Gaben mnie rozpoznał. Myślałem, że chciałem zrobić jak opening u Izaka. Też robił taki. Gin! No, chodźcie tutaj, no. Kto następny? Ty, jak widzę. A, fuck, ale mi wal... Obrona. Dostał. Nie dostał. Zginiesz. I ty też. Ha, nawet mnicha nie potrafią pokonać ją. Co za gnidy. Dołącz do turnieju, okej, okay, postaw na siebie, gram na maksa. Przy okazji znalazłem dosyć sporo bardzo, bardzo ciekawych modów do Mountain Blade'a, które będą nagrywane. Wracamy do serii Mountain Blade na modach. To jest wyjątkowy odcinek Warbanda, ponieważ po prostu spodobał wam się on tak bardzo, że ja postanowiłem, wow, 147 łapek w górę, 0 w dół. Kurde, nagrywam jeszcze raz, bo się spodobał, bo ja się bardzo cieszę, co nie? Znalazłem kilka modów, ale one będą nagrywane na wakacje i na razie chcę być cicho, tak więc... będzie ciekawie na pewno. Mam nadzieję, u mnie zawsze jest, zresztą jest ciekawie, prawda, widzowie? No, nie kłamcie, że nie. Nie bądźcie takie skromni. Dzisiaj tak, dzisiaj w planach na pewno jest turniej. Miejmy nadzieję, że uda się go nam wygrać. Szczerze mówiąc, już nigdy w życiu turnieju przegrałem. Nigdy. Jestem za dobry. No nie, no panie, czemu ty leżałeś? Chodź tu. Jeszcze żyje? Dobra, dobij go. Wiecie co? Ja nie lubię na koniu jeździć jednoręcznym mieczem. Oni nie mają zasięgu. A, gin! Ty też nie potrzebujesz konia. No dobra, może potrzebujesz, ale już tak nie potrzebujesz nic. Ale jeszcze jest jeden. Po co komu tarcza? Tarcze są dla słabych. Wszyscy? Wszyscy, dobra. Lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że dzisiaj jakieś sobie zamki też również znajdziemy. Dzisiaj jest piątek, znaczy nagrywam to w czwartek, jestem trochę schorowany, miałem dzisiaj iść na SW. Nie wiecie, co to jest SW, ja się bardzo cieszę, to jest taka tajemnica moja. Na razie... get wrecked! 84 koniowi dalej żyje. Co to za koń? What she said? Ała, dobra, nie bij mnie, kobieto. Obrona. Atak. A nie, konie nie chcę bić. Ała, shit. Nie lubię zwierzaki i jeszcze mówiąc, mam opory przed zabiciem nawet komara, co nie? Znaczy inaczej, ja mam opory przed zabiciem komara, ale gdybym był w sytuacji na przykład takiej survivalowej, skrajnej już na maksa i miałbym zabić, nie wiem, nawet sarnę, to gdybym miał umrzeć, to chociaż wtedy to każdy by tak postąpił. Dobra, nieważne, nie było tematu. Wiecie na pewno o co chodzi. Że gdybym już, o kurde, nic nie miał, jestem gdzieś pójdę w dżungli, nie wiem w ogóle, jakbym się tam miał w jakikolwiek sposób naleźć, ale gin! Haha, dwóch na raz, tak pięknie. No to wtedy nie miałbym takich oporów, a teraz taki komar sobie lata, ja mówię, a lataj sobie, fajny komar. Okej. Okay. Nie wiem, czemu w ogóle o tym gadam.
Wszyscy, no proszę bardzo, jak fajnie, pięknie idzie. Jeszcze chyba jakieś 3 rundy tylko i wyłącznie. Nie, ja muszę zejść. Czemu oni mi jednoręcznie mierdają? Dają? A, średnio obroniłem się, ale ze mnie noob normalnie, bot mnie zbił. Kobieta jeszcze tym bardziej. Znaczy tak brzmiała. Pomogę ci! Nie, nie w konia! W tego! I pięknie zginął. I co? Chcesz? Hu! Hu! Kiedy? Tu. Okej. Dzisiaj musimy również troszeczkę zamków odbić, bo widzicie sami, że no... Jakby nie patrząc, trochę nam zabrali. Oh, pięknie! 86 obrażeń. Mieczem tym turniejowym to jest dużo. O, dobra, za tam już 99. Wtedy jeszcze więcej. Śmiesznie wygląda w tych krótkich włosach. Zwłaszcza kamerę tak śmiesznie łapie strasznie. W słuchawkach przede wszystkim. Tak jest dosyć ciekawie. No, ale to są opowieści stilgarowe u Frydiera. Proszę obciąć o połowę! O połowę pokazuje tak ten... No to ja tak myślę, że obytnie jakąś jedną trzecią. No dobra, to nie... I nagle 3/4 włosów nie mam. Jeszcze ostatnia, okej, ostatnia runda prawdopodobnie, tak jest. Tutaj jeden z łukiem. To jest ostatnia runda? Jeden na jednego? Panie, ty nawet do mnie trafić nie umiesz. Patrz jaki Matrix. Nawet nie muszę patrzeć. Aj, dobra, muszę patrzeć, dobra, nie było pytania. Patrzcie, jeszcze mnie bije, co nie? Jeszcze mnie bije. Dobra, chyba zginął. Czy to już byłby koniec turnieju? 6 minuta, dosyć szybko. Ten odcinek będzie krótszy, on będzie opublikowany w piątek, czyli zakończenie roku szkolnego. O, jeszcze nie, no właśnie, jeszcze jedna runda miała być, ja myślałem, że tam będzie 3. Dobra, zobaczymy, kto jest lepszym łukiem. Znaczy, łukiem to może nikt, bo ja jestem człowiekiem, no ale... Pięknie trafiłem. Ja tu mam chyba łuk na maksa na tej postaci, o, kurde. I to naprawdę, to jest taka postać, że ja tu mam tyle skilli, to już jest chyba 1000 dzień. I wygrałem, pięknie. Dobra, to spadamy stąd i wracamy do swojego miasta, bo... Coś nam zabrali, tak jest, Charis. W poprzednim odcinku była tak epicka walka o to. Straciłem 10 ludzi, kiedy oni stracili 400, no ale nadal była epicka. Więc ja muszę tutaj pójść i się dostać. Gdzie w ogóle ten człowiek tutaj? Już powinien dojść. Wróg zniszczył, super normalnie. Wszystko mi niszczą. O, tutaj mnie ktoś gonił nawet. Mają niskie morale. Oj, znowu niszczą Len. No dobra, nie, moi drodzowie. Ja tutaj pogram prywatnie dosyć sporo. Muszę ogarnąć dosłownie wszystko. I im zaczniemy wszystko niszczyć, co? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. A ty pewnie idź do zamku, panie! Rozpocznij oblężenie. Fu! Lecimy, co nie? 3, 2, 1 i atakujemy. Ja idę pierwszy, bo sami wiecie, jak to jest. Dobra, wreszcie wyglądam jak człowiek. Czemu tarczę nie mogę założyć? Dobra, jest. O! Ale dostałem! Mayday, mayday! Posuńcie się. Pierw pani władca, dopiero potem wy. Dobra, możecie atakować. Haha, jeszcze pięknie, patrzcie jak dla mnie. Przejście zrobili, o Jezus Mary, dobra, idę sobie stąd. Panie, do tobie. Dobra, to ja idę tam pierw na górę. Chcę muszę załatwić łuk zamiast którejś z tych broni, bo mimo wszystko... Nie lance. Jezu, sicko, myślałem, że tam jest ich mniej. Że jest ich o wiele mniej. Nie no, bronię się dzielnie, bo jeszcze ani razu by mnie nawet nie trafili. Hop! Dobra, bo tam kusza jest. Kusza dosyć sporo bije. A propos kuszy... To była masakryczna broń w ogóle. Gincie wszyscy! Boty level 0! Dobra, widzę, że tutaj moi już tutaj wchodzą. Pięknie na szturm. W takim razie to znowu będzie łatwe dosyć dojście do miasta. Wrogów jest jeszcze 50, nie, 30. What the hell, 30. Za chwilę powinno przybyć. No właśnie, przybyli już. Obroniłem się, nie obroniłem się. Wszyscy dookoła mnie teraz biorą. To ja jestem tutaj najlepszym rycerzem wszechświata. Ciach. Fuu, galaktyki. Okej, widzę, oni sobie tutaj jednak idą. Oh, fuck. Ja tak nie lubię walczyć. Nie mówcie mi, że to jest wszystko. Co ich tak mało? O, ich to było 200, jak ten typek jeszcze te 100 weszło przecież. Nie no, ja muszę gdzieś tam zeskoczyć, panie. Ja nie będę ich tutaj tak bił przecież. Niech oni się tu walczą, ja idę od tylca ich wszystkich wziąć. Wow, 17 mi walnęło, co to ma być? Rozumiem, że ja nie mam dobrej zbroi, znaczy nie mam najlepszej, mam bardzo dobrą. Aha, ile oni biją tymi javelinami, oszczepami. Gincie! Nie wiem dlaczego te dwa kraje zawsze z muzułmanami kojarzą, znaczy pewnie tak jest, ale... Nie gadajmy o kwestiach religijnych, nagrywając filmiki na YouTube'a. Nie, usuwać, to się nie łączy. Dobra, co? Chcesz dostać w górę?
166. A teraz 146. A ty? Czemu się nie ruszają normalnie? Osiet. Tak, pewnie czekali już w głowie, mieli, o, posiłki za chwilę przyjdą, to ja się jednak nie będę ruszał. Skonfiguruję se haksy. Ach, czujecie taką halabardą, jaka to musi być masakra. Ta broń ma 2 metry i w ogóle masakra takie coś utrzymać, to się wydaje, a ja pięczę na prostych rękach. Ja bym zamachnął się 2-3 razy i bym nie wytrzymał dłużej pewnie. Od góry bij! Ała, ała! Ale tarcza pękła. A fuck. No fuck, no bez jaj. Bez jaj, zablokowałem się. Idą następni? Nie. Fu! Zlanczą ich! Nie no, jak można używać prawie 3-metrowej lancy, żeby od tyłu bić wrogów? Co ja odpieprzam w ogóle? O, a propos od tyłu. Następni idą. Ambitna walka, a coś im chyba to nie wychodzi, co nie? Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, musicie mi to wybaczyć, ale wyjątkowo dzisiaj chory jestem trochę. Jak można być dzień przed zakończeniem roku szkolnego chory? Tak mi brzuch zaczął rano boleć, że miałem iść w ogóle, a nie poszedłem. Trochę dupa, bieda. No ale dobra, lecimy. I ostatnich dwóch, ostatni jeden wróg, patrzcie. Który wygra mój... Dobra. Ja mam wszędzie oszczepy 2-metrowe na sobie, ale dobra. Klikamy tab. 3 zabito, 4 raniono. A u nich bardzo dużo raniono i zabito. Ciekawe, ciekawe, nie powiem, ciekawe. Pam, pam, pam. Mam dużo pieniędzy. O, ale żarcia mam mało. Wow. Okej, okay, czekajcie. Kamerka się akurat wyłączyła, już wraca. Kontynuuj. Rynek, towary. Dobra, jedzenie mi dawać. Kurczak, wieprzowina. Wieprzowina jest niezdrowa, kurczak jest lepszy. Panie. Jeszcze zboże, no i super. Dobra. 13 minuta nagrywania, no 12. Trochę bieda, myślałem, że już później. Za szybko ten czas mija. Czy są tu jakieś fajne buty? 39 do pancerzenia, wow. 55-23, no nie, no mam bardzo dobre rzeczy, tylko hełm mam słaby. No ale to... Słaby, no ja raz widziałem taki, który 65 broni, on 53. Ale po prostu mój fajnie wygląda, więc go zostawiłem. No dobra, musimy jeszcze kogoś spotkać, albo jakąś wioskę chociaż. Meet Nun, chodź. Czytam akurat teraz fajną dosyć książkę, Ostatni Władca Pierścienia. To są Władcy Pierścienia, tylko od drugiej strony, od strony Orokuenu, właśnie, o tych orków, od strony Mordoru. Czyli ta sama opowieść jak pisana, tylko z innej perspektywy. Znaczy nawet nie ta sama opowieść. Fabularnie jest dosyć sporo podobne, ale o czym innym się toczy, co nie? To jest ten wątek właśnie Władców Pierścieni, ale się toczy z innej strony o czymś innym. Ale ten wątek Władców Pierścieni również jest fajna, fajny bardzo ten. Zrównaj ją z ziemią, bardzo dobrze. Zrównaj ją z ziemią, spadajcie! Wszystko mi niszczycie, to ja wam też zacznę niszczyć, kurde. Zobaczycie, no. Wróg zniszczył, no, ale oni to jakoś szybciej to im idzie, co nie? Ile oni tego mi niszczą? Wow. Więc bardzo fajna książka, polecam. Ostatni Władca Pierścienia. Fajna, fajna książka. Okej. Okay. 135 denarów zarobiłem, no, genialne. Bardzo dużo. Dawać masło. Czemu beczka z piwem i nie ma morali? Wytłumaczcie mi to. Znając życie, każdy jeden żołnierz by największe morale zdobył wtedy, kiedy dostałby piwo. Ja tu beczka z piwem i nic. No nie, jednak wolą worek ze zbożem niż piwo. Nie ogarnę, znaczy ze zboża można to zrobić ciekawego, no ale to nadal nie to samo, prawda? O Jezu Maria, coś mi tu... Mam nadzieję, że to się więcej nie podoba, się, że musimy atakować niewinnych. Panie, przymknij się. Chodź tu. Chodź tu. Napieprzaj do mnie. Fuck. Gonim go, gonim go. Nie wiem, czy go dogonimy, ale powinniśmy go dogonić. Dogonimy go w ogóle. 3-0. 2-6. Proszę, go nie dogonię, a go gonię. No to w tym chodzi. Co ja w ogóle odpieprzam? Teraz taka muzyczkę z Benny Hilla walnąć. A ja znowu, przecież ja całe moje państwo teraz. Co ja w ogóle odpieprzam? No, ja pierniczę, patrzcie, całe wszystko mi się pali. Czemu tutaj nikt tego nie broni? Przecież to nie jest moje lenno. To te ciołki mają moje jedne. A nie umieją. Nie wiem, nie ogarniam tego. Nie ogarniam tych ludzi, moi drodzy widzowie. To są tacy podwładni, że oni nic nie robią, no panie. Jeszcze mi oblegają zamek, no. Co to ma być? Napieprzaj szybciej. No fuck, ja za chwilę tą wojnę skończę z tymi debilami. Jezus Maria, ile ich tu jest! Jezus Maria. Ej, tak 600. Gdyby nie to, że dzisiaj musi być krótki odcinek i on się właśnie teraz skończy, to bym sobie powalczył. Nie powiem. Byłoby ciekawe. Ja jeden w zamku na 600 typa. Kurde, nie, no czemu ja muszę dzisiaj kończyć szybciej ten odcinek i muszę już teraz lecieć? To teraz chcą mnie atakować, tak? O, chodź tu. Nie chcę z tobą walczyć. Pozwolę ci obejść.
Co kuźwa? Podaj się lub gin. Przypadkowo kliknąłem, że chcę odejść. Nie wiem w ogóle, czemu ja to kliknąłem. I pozwoli mi odejść. Fajny typ. Ale ja go za chwilę potem zaatakowałem. No co, no. Kto mówi, że ja jestem honorowy? No przepraszam bardzo, no. Całe państwo zostawiam tylko po to, żeby się na turniej pójść i najebać. No. Najebać w dosłownym przenośni. Okej, idziemy. 63 na 63. Tylko oni... Co oni mają za patologię ludzi normalnie? Ja mam tutaj Mój jeden taki typ przecież ich zmiażdżył. Znaczy nie, bo go pewnie wiecie, zablokowali jak to boty, bo nic innego nie umieją robić. Ale... Mam wyłączony jakikolwiek spam, żeby mi tutaj nie spamowało, że dostaję milion doświadczenia za jakieś głupie zabicia. Tak więc nie widzicie tego, ile tu expa dostaje. Czemu mnie ten typ turny siostra miecza, kobieta, jeszcze gorzej, kobiety. Wiedziałem, że one zawsze nie umiały jeździć, no ale na koniach? Na koniach to chyba potrafią. Dobra, nie było tego. Gincie! Do ataku wszyscy! Dobra, nie. Ja tu muszę być bez konia. Jednego już mam, a jeden za dużo, to co za dużo, to niezdrowo. Tym bardziej taki duży. Dobra. Taktyka moja. Gin! Dostał w konia? Dostał w konia. Ale nie o to mi chodziło akurat, szczerze mówiąc. Co to już jest wszystko? Nie. Tu jeszcze idą, okej. Tylko, że im to tak słabo idzie, że oni giną. U mnie tylko jednego zabito, kiedy u nich zabito 60. Na wolnym polu. Czyli bardzo dobry stosunek. Jak się nie mylę, to ja przecież w poprzednim odcinku z Mountain Blade'a, który był już prawie tydzień temu, mówiłem właśnie o tej książce, bo kojarzy mi się, że coś gadałem o Rockwellach. Nie wiedziałem, jak to wtedy się nazywa. Tak fachowo. Językiem tolkienowskim. Ale... Nie wiem, jak to zrobiłem, ale chyba dwóch... Walnąłem w tego, a ten zginął. Fajnie chwyciło, no dobra, fajny hitbox. I zostało tylko i wyłącznie trzech wrogów, którzy... Dwóch jeszcze. Jeden już gdzieś tam ucieka i ostatni wróg, który właśnie się gdzieś tam zmywa, dać mi konia. Ja go jeszcze dosiądę. A, uciekł. No dobra, no cóż, moi drodzy, udało nam się wygrać, udało nam się zrobić wszystko, co chciałem, więc mam nadzieję właśnie, że ten odcinek oczywiście wam jak najbardziej się podobał, co pokażecie swoimi łapkami w górę. I tyle. Tak więc, no cóż, ja zapraszam do następnego odcinka, ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, miłych wakacji.